Niestety kariera jednej z największych gwiazd Hollywood została brutalnie przerwana przez przez diagnozę lekarza wskazująca afazję. Chorobę wpływającą na zaburzenie poznawcze i mowy. Choroba nie tylko wyklucza pracę nad zestawem filmowym, ale także znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie Willisa, które ma wpływać na jego stan psychiczny. Nawet gorzej, przednie i tymczasowe demencja, co oznacza, że Bruce ma więcej problemów z odruchami. A oprócz tej dramatycznej zmiany zmienia również jego osobowość. Bruce Willis kończy swoją karierę. Rodzina poinformowała o chorobie w rezultacie 67-latek ma coraz większe trudności z rozpoznawaniem członków rodziny, co ma skutkować niekontrolowanymi wybuchami. Zakłada druga żona artysty Emmy uczy się, jak radzić sobie z nową rzeczywistością z TEEPA Snow specjalista, który zapewnia szkolenia i edukację blisko pacjentów. Aktor natknął się na fotografa podczas wycieczki z przyjaciółmi. To był pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy Bruce został sfotografowany publiczne miejsce.